Warto przyjść na wystawę Grand Press Photo. Wystawa jest podsumowaniem całego roku. Co się wydarzyło? Wystawa pokazuje, że społeczność ludzka to jedna rodzina, że problemy, które dzieją się w Hongkongu, które dzieją się w Brazylii, są problemami także naszymi. Trochę o tym jest cały materiał. Nie da się opowiedzieć o 260 kilku fotografiach w skrócie. Dlatego zapraszam na wystawę, ale chciałem zwrócić uwagę na niektóre materiały, na zdjęcie roku, które doskonale oddaje sprawę ostatniego wielkiego wydarzenia, jakim jest pandemia koronawirusa. Zdjęcie niebywale kameralne, niebywale spokojne, mówiące, że potrzebny jest namysł, a nie nazbyt radykalne działania w obliczu zjawiska, o którym nie mieliśmy dotychczas zielonego pojęcia. Ale są również wydarzenia, na które nie mamy wpływu, a które się dzieją w naszej najbliższej okolicy. Nie tylko koronawirus. Błąd w budowie instalacji gazowej i wylatuje w powietrze cały dom, zabijając całą rodzinę. To kolejne wydarzenie, które może mieć miejsce w każdym miejscu świata. Nie uwaga. Dziś żyjemy w czasach, gdzie coraz bardziej jesteśmy samotni. Nagle się okazało, że nie to, że my chcemy mieć chwilę odpoczynku, tylko że jesteśmy do niego zmuszeni, do izolacji, do osobności, do niekontaktowania się z drugim człowiekiem. Nagle się okazało, że coś, co nam pasowało, tym razem nam już nie pasuje. Doskonale opowiedział o tym materiał, który rzeczywiście obrazuje koronawirusa w Polsce. Autor zastosował technikę, która bardzo pogłębia ten efekt izolacji, takiej nierealności, mimo że wszystko jest konkretne na zdjęciach, a jednak rozjaśnienie fotografii spowodowało, że jesteśmy w innym świecie, w innej przestrzeni tak naprawdę niż ta realność, którą dotychczas mieliśmy przed sobą. Ale jest bardzo często tak, że potrzebujemy drugiego człowieka, potrzebujemy wsparcia. To nie musi być nasza rodzina, to może być ktoś inny. I taką opowieścią jest opowieść o pielgrzymce. O pielgrzymce, czyli o spotkaniu dużej grupy ludzi. Dużej grupy, gdzie ludzie z różnych miejsc przybywają, spotykają się razem, bo ich łączy jedna sprawa. Takich opowieści jest oczywiście więcej, o tej bliskości ludzkiej, dlatego że nie ma co ukrywać, że ta wystawa podejmuje najróżniejsze wątki. Z jednej strony inności, z drugiej strony samotności, z trzeciej jednak to, na co od początku zwracałem uwagę, że jesteśmy tą jedną rodziną, która powinna się wspierać, podawać sobie rękę, podpierać tego, który się przewraca, żebyśmy przez życie przeszli ciekawie i w cieple, jakie tworzy rodzina człowiecza.